wyrazić Ci naszą wdzięczność i miłość. Dziękujemy za dar Słowa, które w Tobie stało się ciałem. Było ono z nas i dla nas. Dziękujemy za dar Twego ognia miłości, który nas jednoczy, przemienia i zapala do budowania piękniejszego życia. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, Święty Janie Pawle II. W każdym domu i w każdym kościele zawieszono na ścianie obraz. Smutek w radość szybko się zmienia. Jeśli spojrzysz choć jeden raz, portret tajemniczy w złotych ramach dziwnego władcy świata, który stał się wzorem dla wszystkich. Pamięć o nim ku niebu wzlata. Choć niżej brakuje podpisu, nie zastanawiasz się czasy długi. Wiesz, że patrzy na ciebie Jan Paweł II. Więc skieruj do niego swe myśli w ciszy, w skupieniu, w pokorze. Powiew wiatru zaniesie do nieba naszych westchnień całe morze. On otrzeł łzy płaczącemu, wyciągnie świętą dłoń w potrzebie, doda sił, otuchy, wiary, bo przecież jest w niebie. Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne bogactwo, od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek, jak choćby ta, tak zwana góralska, której tak bardzo lubimy słuchać. Oj, maluśki, maluśki. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zagubili. Dlatego też, łamiąc się dzisiaj z Wami okładkiem wigilijnym, życzę, abyście wszyscy, drodzy rodacy, czy w kraju, czy też w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie, śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią i byście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się człowiekiem. Jan Paweł II, 23 grudnia 1996 rok. Spotkanie z rodakami. Watykan. Aula Pawła VI. Podczas licznych spotkań kolędowych ze środowiskiem kardynał Karol Wojtyła, a później papież Jan Paweł II wymyślał kolejne zwrotki do kolędy Oj, maluśki, maluśki. Był to moment kolędowania, na który wszyscy czekali z niecierpliwością. Poniżej kilka improwizowanych zwrotek tej kolędy, zapisanych na pamiątkę przez uczestników tych spotkań, a także teksty zwrotek ułożonych przez przyjaciół papieża Polaka. Przed wyborem na papieża, grudzień 1971 rok, u pani Marytki Oświecińskiej. Tam się będzie śmiał spysna, miał spysna, jak my u Marytki. Gdzie końcymy dojadać, dojadać, wigilijne z
prawdopodobnie na Franciszkańskiej 3. My tak sobie śpiwumy, śpiwumy i zimą, i wiosną. My się nic nie starzejemy, nie starzejemy, jeno dziecka rosną. Wszyscy śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Tego wieczoru o 22:30 ksiądz kardynał zaśpiewał także. Bardzo was lubię, bardzo was kocham, ale już z mego domu wynocha, wynocha. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Rok 1977. I tak z roku na rok, z roku na rok, tak mijają czasy. A z naszych córeczek i synków coraz większe rosną gryblasy. Oj, panowie, panowie i panie, nie dajmy się czasom. I jak tylko możemy, możemy, tak trzymajmy fason. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. 6 stycznia 1978 roku na Franciszkańskiej 3. A my tak tu siedzimy se i cięgiem śpiewamy. A za nam już spać chce się, do domu wracamy. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Podczas jednego ze spotkań okładkowych ze środowiskiem lekarskim w Kurii. A gdy przyjdą do ciebie krakowskie eskulapy, oj, uważaj, Panie Jezu, byś nie wpadł w ich łapy. Ale naród to dobry, co wszystkim udziela pomocy. Oni by ci kolędy śpiewali do samej północy. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Przyjaciele papieża także układali kolejne zwrotki do melodii Oj maluśki, maluśki. Po wyborze na papieża w 1979 albo w 1980 roku w Krakowie. Ewa Wisłocka. Już nam tęskno, wujku kochany, tęskno nam do ciebie. A czy kiedy będziemy w Rzymie, oj w Rzymie, wie to Bóg na niebie. Jak co roku Danusi, Danusi, kolędy śpiewamy. A na koniec śpiewania, śpiewania, list wujka czytamy. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu
czwarty rok. Ewa Wisłocka. Wujek śpiewa daleko, daleko, a my tutaj sami. Ale razem nas słyszy, Pan Jezus nad nami. Śpiewajmy i grajmy Mu na łemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy Mu na łemu dzieciątku. Watykan, 1995 rok. Ewa i Mieczysław Wisłoccy podczas pobytu u Ojca Świętego w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wielka radość od Boga jest nam dzisiaj dana, że wraz z wujkiem śpiewamy, śpiewamy dla naszego Pana. Gdy razem kolędy, kolędy tutaj zaśpiewamy, naszych bliskich i Polskę Bogu polecamy. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu dzieciątku. A wujek odpowiedział: ale mili goście, my se tu śpiewamy, ale żal nam trochę, żal trochę, że się rozjeżdżamy. Ale Pan Jezus pozwoli, pozwoli, że się tu wrócimy i znowu se pokolędujemy. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu dzieciątku. W Castel Gandolfo 26 i 27 grudnia 1994 roku Danuta i Stanisław Rybicki w czasie wizyty u Ojca Świętego. Zaczęło się od kolęd w świętym Florianie, a teraz se śpiewamy, śpiewamy tu na Watykanie. Ksiądz wikary z Floriana, Floriana śpiewał na ambonie. Teraz z nami tu śpiewa na papieskim tronie. Tam śpiewali, śpiewali, śpiewali panny i studenty. Tu śpiewają prałaty, siostrzyczki i goście, z nami Ojciec Święty. Śpiewajmy i grajmy Mu na łemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu dzieciątku. W Watykanie, styczeń 2003 rok. Ojciec Święty. Dobrze, żeście tutaj przyjechali, a żebyśmy tu jeszcze zakolędowali. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu dzieciątku. Lidia Abrahamowicz po ogłoszeniu przez Ojca Świętego tajemnic światła. Niech światła tajemnic sercem odmawiane sprawi, że na tej ziemi pokój Twój
swoją matkę we wczesnym dzieciństwie, była ona zawsze w jego sercu i pamięci. Jej zadedykował przepiękny wiersz Emilii, matce mojej. A my dzisiaj usłyszymy ten wiersz w wykonaniu naszej młodzieży. Nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty. O, ileż lat to już było bez ciebie, duchu skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad twoją białą mogiłą klęknęła ze swoim smutkiem. O, jak to dawno już było, ja się dziś staję malutkiem. Nad twoją białą mogiłą, o matko, zgasłe kochanie, me usta szeptały bez siłą, daj wieczne odpoczywanie. Po cały świat dziecinnych lat wskrzeszony znów. To matko syn, że jesteś znów tak blisko, jak wówczas nigdy klęczałaś nad kołyską. Za serce twe i święty żar i dobroć rąk miał śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął i wyczałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym matko i znikłbym znów. Tobie pieśń, to pieśń bez słów. Przychodzą w życiu dni powodzi, gdy wszystko zdradza nas i zawodzi. Gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi, gdy wraca złoto wiary twierdz, gdy grunt usuwa się jak klatka, jest wtedy ktoś, kto kradł dostatka. Ktoś, kto nie umie zdradzić matka i serce jej najczystsze serc. O matce pieśń, to pieśń bez łzy, to pieśń bez słów. Bo cały świat dziecinnych lat wskrzeszonych znów. To matko syny, że jesteś znów tak blisko, jak wówczas gdy klęczałaś nad kołyską. Za serce twe i święty żar i dobroć rąk. Miel śmiać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął. Najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym matko i znikłbym znów. O tobie pieśń, co kiedyś bez słów. Olbrzym historii. Wielki człowiek z małych wiatr Wadowic studiował polonistykę. Pociągał go teatr, jednak został księdzem, a potem papieżem, naszym Ojcem Świętym. Zwą cię olbrzymem historii, punktem odniesienia, jakiego dotąd jeszcze nie miała ta ziemia. Twojej charyzmy określić nie sposób. Tyś spotkał, błogosławił
wszak miliony osób. Rozmawiałeś, ściskałeś dłonie, z nimi się modliłeś, tak wielu pamiętałeś i dzieci z miłością tuliłeś. Na świecie jako człowiek tyś najbardziej był znany. Przez wszystkich ludzi także najbardziej kochany, tak wielki, a tak prosty, dany nam na przykład, twe nauczanie nam spadkiem. A twoja modlitwa, twe gubienie się w Bogu ostoją, nadzieją, w czasy, co nadejdą. Bo tyś był myślicielem, co czasy przerasta. Janie Pawle, miej na swojej opiece, to błogosław z okna niebieskiego. Pomóż nam wypływać na głębię i nie lękać się wyzwania żadnego. To piękna. Powinniśmy dawać świadectwo i mówić o Janie Pawle II. Tym, którzy go nie pamiętają. Przecież dorasta pokolenie, które wychowuje się już bez niego. Lekcja to piękna. Trzeba się jej uczyć, jak kochać Boga, no i wszystkich ludzi, tych znanych i tych przypadkowo napotkanych w drodze. Jak miłować ojczyznę ziemską, szanować przyrodę, cenić lasy i łąki i pola, swe rodzinne strony, osiedle, wieś czy miasto, szanować znajomych, kolegów, krewnych, przyjaciół i mieć dla nich serce, czasem poświęcić dla nich swego czasu więcej. Modlić się za nich gorąco, żarliwie, przeżywać to życie głęboko, prawdziwie. Starać się często cieszyć, radość wszędzie głosić, smutki, niepowodzenia i zaścieki wyznosić. Robić dużo dobrego, ile każdy może, wtedy spełnimy ważne przykazanie Boże, w pełni wypełniając właściwą treść Jego. Miłuj Boga, a bliźniego swego, jak siebie samego. Nasz papież od lat najmłodszych, aż do samej śmierci, był temu przykazaniu posłuszny i wierny. Nauczmy się od niego spełniać te zadania i wypełniajmy zawsze Boże przykazania. I tak jak on, kochajmy Matkę Bożą szczerze, a ona nas tej pieczy otoczy kuklarzem. Janie Pawle, miej nas w swojej opiece, pobłogosław z okna niebieskiego. Pomóż nam wypływać na głębię i nie lękać się wyzwania żadnego. Pierwsza pielgrzymka do Polski. 2-10 czerwca 1979 roku. Tej podróży towarzyszył entuzjazm milionów Polaków i wielkie wzruszenie samego papieża, który doskonale wiedział, że dla rodaków jest zwiastunem wolności. Wołał zatem na warszawskim Placu Zwycięstwa: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Całował tę ziemię z wielką miłością. Tak szedł ulicami historii, uliczkami ścian, kolumnadami czasu i biblijnego radowania biskup Karol. A nocą przed snem składał ręce do pacierza i wyrastała wieża z kości słoniowej, na drodze do Zakrzówka.
Pałac w Watykanie jest gruszą nad stawem, w starej książęcej wiosce pod Wawelem. A na stole papieża razowiec z Podhala. Na odrzwiach kropielnica spod Tarnowa z wodą uwita stwosza święconą dla zmycia zbrodni dokonanej w nadziejach prawdy. W każdym calu wyjątkowy pontyfikat Jana Pawła II trwał prawie 27 lat i był jednym z najdłuższych w historii Kościoła. Ale nie tylko jego długość sprawiła, że był wyjątkowy. Niezwykła już była sama osoba papieża. Twe piękne człowieczeństwo nie jeden uznaje. Twój uśmiech, zamyślenie, twoje zasłuchanie. Twój rozbrajający humor, radosny, swobodny. Te wybijanie laską w kółko, tak melodii. Ekumeniczne kichnięcie i twe miłe gesty. Kiedy to małe dzieci oddane bez reszty. Garnęły się do ciebie, tyś je obejmował. Pamiętam jak siedzących na schodkach. Chłopców pod wielkiś płaszcz schował. Połom ich cały zakryłeś, wcale się nie bali. Nawet byli radośni i z tego się śmiali. W twej twarzy, oczu zawsze promieniała miłość. I kto był w pobliżu ciebie, to dobrze mu było. Bo byłeś taki ludzki, prosty, prawdziwy i bliski. Dlatego tak kochanym byłeś przez nas wszystkich. Kim dziś nazwać? Mianować cię każdy z nas może. Papieżu Janie Pawle, mówco, profesorze. Kapłanie i biskupie, wielki przyjacielu. Kolego i doradco, i nauczycielu. Patrioto, poeto, aktorze, artysto, narciarzu, kajakarzu, sportowy turysto. Robotnicy z Sylwaja, polskiej ziemi synu. Znawco serc ludzkich. Mający w czynieniu dobra cel. Pomocniku, wspieraczu, potworo bliźniego. Ty byłeś dla nas darem od Boga, by dobrego przykładu stać się wzorem wielkim aż do zmiary. Gigancie pracy, miłości, modlitwy i wiary. Pasterzu, apostole, znawco pragnień Bożych. Powołany z kajaka, płynąłeś przez morze. Coraz wyższych wymagań i większych trudności, by wspiąć się w końcu na stopnie niebiańskiej świętości. Ja nie Pawle, miej na swojej opiece, o błogosław z okna niebieskiego. Pomóż nam wypływać na głębię. Nie kochaj Boga na mniej więcej, na pokaz. To nie miłość. Gwiazda świeci w konstelacji i tylko wtedy ma swoje miejsce na firmamencie życia. Czarna plama na krysztale nie pozwala przenikać promieniom. Nie rzucaj Bogu resztek serca, których nikt nie chce, nawet pies, oczekujący serdecznego gestu dłoni i uśmiechu płynącego z głębi. Nie kochaj Boga na opłatek i święcone, na okazję, na chybił trafił, na mniej więcej. Kochaj na krew i ból i łzy, na dziś, jutro, zawsze. Pogodny dzień i czarną noc, na wszystko piękne i do niczego. Kochaj na cały twój. Nasz ojciec odszedł do nieba. Ten głos brzmi w moim sercu,
pogodą wieczoru, melodią migocących gwiazd, łzami spadającymi na czuwające kolana. Bólem miłości drgają moje wargi i ręce. Odszedł do ojca. Każdy krok jest miarą tęsknoty. Każda pieśń jest hymnem uwielbienia. Każde drgnienie powieki zgodą na cierpienie. Nasz ojciec odszedł. Jego serce ostatnim uderzeniem zamknęło czas. A była wtedy godzina 21:37. Ciągle go wypatruję. Mój wzrok sięga granic istnienia. A serce pragnie iść po jego śladach. Odszedłeś od nas, Ojcze Święty, pochodny pośród morza łez, pozostał smutek niepojęty, przy bezsilności serce rwie. Uczyłeś będąc między nami, otwierać Chrystusowi drzwi, byśmy się nigdy nie lękali, abyśmy godnie mogli żyć. Książę zgubionych serc, czysty jak dziecka łza, dobry jak polski chleb, uśmiechnięte nad miarem Boga, jaśniejące blaskiem nieba. I Twoje serce, niebieski ogród przystrojony wszystkimi kolorami róż, napełnia świat zapachem miłości. Widzę Cię wciąż. Idziesz budzić uczniów w mocy wichru i ognia z innego czasu, wołając: wstańcie, chodźmy. Nasz Ojciec Święty zawsze stawiał na młodzież i mówił do nich: wymagajcie od siebie, choćby inni was nie wymagali. W młodzieżowym klimacie powstała piosenka Lolek.
do trzech matek. Matki Jasnogórskiej, ojczyzny, matki. Powrót jest radością. Powrót to cierpienie. Powrót jest otwarciem, odgłosem poloneza domu, krajobrazu, ciepła, często bólu. Dom twój ma trzy wymiary i jeden krzyż. Nikt nie zna lepiej powrotu. Syn do matki drogi nie wybiera. Jest mu dana, od wewnątrz słyszy kroki. Pielgrzym Boże, pielgrzym matek. Oto wita cię matka, ojczyzna. Wszędzie wyciągnięte ręce. Człowiek wyszedł na spotkanie człowieka. Spełnia się Eucharystia Ojczyzny z następcą świętego Piotra. Dzięki, że byłeś z nami. Nas obdarzałeś, ja nie bałem.